Nie, no spektrum jego możliwości i spektrum jego umiejętności było nieprawdopodobne. Na pewno był to, można powiedzieć, profesor lektorki radiowej. On po prostu był tym głównym lektorem radiowym. To był głos radia na początku, głos radia RMF FM, to był on. Kiedyśmy się poznali, mieliśmy razem po 28 lat. On był troszeczkę starszy, 2 lata. Wiem, że się urodził na Śląsku. Wiem, że potem po studiach na WSWF-ie, bo tak się nazywała dzisiaj Akademia, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, służył w woju jako taki powołany do wojska mundurowym. Komandos 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej zgłosił się do konkursu na spikera telewizji Kraków. Z wojska, on przyszedł w mundurze. Andrzeja Wienika poznałem w ośrodku telewizji krakowskiej, czyli na Krzemionkach. On był jednym z pierwszych czytających kronikę. Jego ściągnął chyba Mazan, bo gdzieś spotkali, gdzieś jakąś wódeczkę krótką pili, bo oni, Andrzej był starszy od Leszka. I oni gdzieś tam się spotkali i został zafascynowany tym jego głosem. Startował z tego, co ja wiem, jako kolejny w kilkudziesięcioosobowej kolejce, ale go usłyszeli, to zdecydowali, że nie ma sensu szukać dalej, był po prostu tak dobry. Powiedzieli radiowcy, fachowcy, że takiego głosu to rzeczywiście, no, rzadko spotkać. To był speaker, no to był ktoś taki, kto miał cały dyżur, prawda, w radiu czy w telewizji i prowadził program, zapowiedział kolejne programy, kolejne pozycje repertuarowe, wszystko, prawda, i pokazywał się w czasie jednego dyżuru w telewizji, no przynajmniej 15-23 razy na ciągu dyżuru się tam speakerka czy speaker pokazywał, prawda. Andrzej został takim speakerem, tak jego zaangażowano z marszu, a konkurencji wielkiej nie miał, bo wtedy tych speakerów w Krakowie, no było oczywiście kilku, to były osoby z radia, które przyszły z Radia Kraków, no ale on wniósł tę młodość, tę nowość, młody przystojny chłopak. W telewizji najważniejsze to było to, jak się prezentuje na wizji, bo jednego kogoś kocha kamera, a kogoś nie kocha, no jego kochała. A poza tym on miał w sobie coś takiego ujmującego, taki spokój, ja wiem, no, potrafił czarować przede wszystkim głosem oraz tym, że on nie wszedł do studia, jeżeli nie miał przygotowanego tekstu. To znaczy on siedział, poprawiał sobie, cyzelował, patrzył, gdzie odstęp, gdzie akcent często zresztą zmieniał. Szyk zdania, żeby ten dodać na koniec, prawda, to orzeczenie. No jednym słowem dbał strasznie o to i tym się od razu się wyróżnił. To środowisko było niezwykle zamknięte. Mieliśmy jeden klub, klub dziennikarzy pod Gruszką, gdzie najczęściej się spotykali. Tam się wódkę piło, tam można było gadać, różne rzeczy robić. I drugie miejsce, do którego się łaziło, znaczy trzy miejsca takie były, gdzie dziennikarze chodzili, się spotykali bez żadnych problemów, to był Spatif na Placu Szczepańskim, są niedaleko i też również niedaleko była piwnica pod Baranami. Myśmy w tym trójkącie bermudzkim krążyli w środowisku aktorów, dziennikarzy, kabareciarzy, literatów. Także to było, bo Kraków był taki bardzo zamkniętym środowiskiem wtedy. Myśmy się znali praktycznie wszyscy. Wiernik był w tym towarzystwie? Oczywiście, że był. On był, się udzielał. No, byśmy go lubili słuchać, jego wypuszczało na te gawędy różne. No był to facet powszechnie w Krakowie znany, ceniony, lubiany. Nie do zastąpienia. On na przykład, nie wiem, wczesnych reportażach, potem go w tym zastąpiłem. Maciek Szumowski kręcił te Polski zza siódmej miedzy, kolejne te reportaże pokazujące absurdy życia w prowincjonalnej PRL-owskiej ojczyźnie i wczytywał mu w to tak zwane lektoraty przy zgraniu Andrzej. A ponieważ Maciek był wiecznie jakby
niezadowolonym do końca ze swojego dzieła perfekcjonistą. W związku z tym Czuma opowiada, że leciał pierwszy akt tego filmu, a Maciek dopisywał trzęsącą się ręką następne zdania do komentarza, który jakby za moment miał wyjść na antenę, na żywo, emisja na żywo. Więc z tego roztrzęsionego bazgrania maćkowego przeczytanie tego w sposób zgodny z regułami sztuki było cudem. I Andrzej to potrafił na przykład. Poza tym była jeszcze jedna trudność w takiej integracji tego zespołu kroniki, w którym kiedyś pracowałem, na której istnieje do tej pory kronika telewizyjna. To były lata 67-68, jeszcze przecież na Wróblewskiego, na Szlaku. To były takie czasy, wie pan, że no, co tu dużo mówić, no, żyliśmy, prawda, jak bracia wszyscy, bo to byliśmy młodzi, zarabialiśmy duże pieniądze, jak na ówczesne czasy, nie bardzo było co z tym zrobić, no to jak przyszliśmy do Wierzynka, to nikt nam nie podawał karty, tylko przychodził szef kuchni i pytał się, co panowie byście dzisiaj zjedli. Tak właśnie było z Andrzejem, który tego typu rzeczy tolerował, lubił, ale sam nie tknął. To był patologiczny abstynent. Po prostu on tego nie lubił. Kiedy urodził mu się syn, Wawrzyk, szczęście, ale też nie manifestowane w sposób entuzjastyczny. No, mam syna po prostu. To pamiętam, przyniósł do redakcji litr wódki żytniej. Zostawił mu to chłopcze się na picie za zdrowie mojego jedynaka. Trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz, że on był bardzo mocno namawiany do wstąpienia do partii i zdecydowanie w latach 70. odmawiał. On między innymi z tego miał tam różne swoje kłopoty życiowe. Trzeba o tym pamiętać, mu oddać to, że wtedy, no, znam troszkę historię dziennikarstwa krakowskiego i muszę powiedzieć, że był wyjątkiem. Tak zdecydowanie, a nie był jakiegoś zaplecza ogromnego politycznego nie miał, zdecydowanie odmawiał przynależności do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak to się nazywało. Andrzej miał taką alergię na te stare, śmierdzące informacje. U nas zresztą, przynajmniej kiedy ja tam pracowałem w telewizji i kierowałem tym programem, to nie wolno było dawać tekstów z poprzedniego dnia. No to sam pan rozumie, że to nonsens. Ale niestety były tego takie teksty, myśmy, Andrzej to nazywał, odwójka, które przyszły gdzieś czy z Komitetu Wojewódzkiego, czy z jakichś innych władz, sprzed dwóch dni nawet, które trzeba było na antenę dać. No bo co? Afera była od razu, jak skrasało się tą kobyłę. Ale jeżeli już przeszło ten etap, no to następnym etapem to były wrzaski, prawda, że tak mało i tak niedobrze i bez akcentowania pierwszego sekretarza i tak dalej. On tego nie cierpiał, tych tematów. Jakoś się z nim los obszedł nie tak, bo jak mówiłem, on był absolutnym absolentem, ale mu się dziś urodził, prawda, to żona z tym małym Wawrzykiem wyjechała z Krakowa i on został sam. I jakoś się w tym wszystkim nie mógł bez tej żony połapać i umówmy się, że troszeczkę, że tak powiem, no, zaczął zdradzać objawy pewnej niespójności psychicznej, żebym tak powiedzieć. Nie dał z tym dać rady. Po prostu inaczej mówiąc, coraz mniej go interesowała praca. A całą, no, znalazł, był takim w tym, że tak powiem, korzystaniu z darów bożych pod tym względem alkoholowym, to był absolutnym neofitą. I on poszedł do jednego klubu, pamiętam, to były te kluby studenckie, prawda, zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Rzaczek, prawda, były hotele studenckie, no to on potrafił tam się w tym bawić, prawda, go wciągnęło to potem klub dziennikarza. No i tak bardzo często bywało, że nie przychodził do pracy, a było tak, że bywało tak coraz częściej, że dzwonił do Mirka Homki albo do Teresy Hercik-Zakulskiej, zresztą świetnej prezenterki, też prowadziła kronikę radiowca.
o zastępstwo, prawda, z pominięciem wszystkich ustaleń. To było trudne, bo tam ci przychodzili, jednak Andrzej był poza wszystkim dziennikarzem. Praca z nim jako dziennikarzem to była naprawdę satysfakcja. On to czytał, oceniał, prawda, krzywił się, robił co mógł, żeby coś wyautować, ale jednak to było coś. No. I on nie przychodził do pracy. No i tak się to wszystko skończyło, że w końcu z tej pracy, prawda, na własne życzenie odszedł. Andrzej w swoim fachu był wybitnym zupełnie facetem. Nie przeszkadzały mu w tym wspomniane nawyki, czy nawet nałogi, ponieważ, co dla mnie było niesamowite, mnie na przykład po drugim kieliszku wódki mięśnie mimiczne lekko deformowały to, co ja mówię, w sposób niesłyszalny dla postronnych, ale ja miałem tego świadomość. Andrzej był nieskazitelny także w takiej życiowej sytuacji, ale nie wypominajmy mu tego, bo to była przywara, która właśnie, jak powiedziałem, wszystkim w tym czasie towarzyszyła. Był niesłychanie sympatycznym człowiekiem, zdeklarowanym, fantastycznym, wesołym alkoholikiem, co wcale nie umniejszało jego znakomitości. Był fajnym kumplem, mimo że był ładnych parę lat ode mnie starszy. No Andrzej Wiernik był po prostu, wtedy już był byłym prezenterem telewizji krakowskiej, no bo był jakimś jednym z pierwszych ośrodka telewizyjnego w Krakowie. Raczej legendą. Avec everything she wants. Il veut faire plaisir à une jeune fille, c'est gentil. Puis juste après, il y aura Carlos Vosport, le tout servi d'un bloc et à point sur la radiophone, c'est Fun Radio. RMF. Muzyka przez całą dobę. Przychodzi przygoda moja kolejna, czyli powstaje Radio RMF, wtedy Fan Radio, bo tak się to z początku nazywa. Jest to kwiecień 90 roku. Tutaj była ogromna rola Staszka Tycznickiego, że on to potrafił przejąć, wyjąć i właściwie to zaczął traktować jako swoje dziecko. W końcu przywiózł sprzęt cały, który bez tego by się nie dało zrobić. Różne to miało swoje koleje, niemniej jak już było, to trzeba było ludzi do tego. Trzeba było dziennikarzy, trzeba było lektorów, speakerów, jak to się mówi, i paru innych historii. No i nie pamiętam, czy Wojtek Padias, czy Miszczak, czy ktoś sobie o nim przypomniał, bo jego nie było tak na tym. I myśmy go chyba wtedy... On się zjawił w radiu i zaczął nagrywać dżingle i zaczął reklamy, co muszę powiedzieć, że na pewno miał, jego głos miał ogromny wpływ na rozwój tego radia. On został, mówiąc, został przyprowadzony tutaj. Bronił się, nie chciał, no był taki speszony troszkę, bo nie był 10 lat, czy da radę, czy nie da rady. Wiele lat nie był w ogóle w tej branży, na cały stan wojenny. RMF FM. Muzyka non-stop. Bo ja pana Andrzeja poznałem na początku lat 80. To był rok 83. Taki młody student, który dopiero został studentem, wchodzę do akademika. To był wtedy Akropol na miasteczku studenckim. No i kulturalnie mówię dzień dobry. I nagle słyszę tak za lady: dzień dobry. Patrzę, ma taki człowiek taki o zmarnowanej twarzy trochę. Ale mówię: Boże, no co za głos. Okazuje się, że to był pierwszy dzień dobry od pana Andrzeja. Ja w tym akademiku mieszkałem tak, no, dobre 3 lata, może 4. No i zawsze tego Andrzeja, tego pana Andrzeja, no, w tej recepcji widziałem, słyszałem i zawsze go podziwiałem. Boże, co taki człowiek z takim głosem, no, robi jako cieć w akademiku. No i oczywiście z panem Andrzejem się dało zawsze wszystko załatwić. No, jakieś walety, imprezy, zaczęło flaszkę dać i już wszystko było pozałatwiane. Była druga pani Ania, ale pani Ania nigdy na nic nie pozwalała. No i dopiero na początku lat 90, kiedy tak wylądowałem w RMF-ie, nagle idę sobie po korytarzu, patrzę,
Pan Andrzej chodzi z kartką i coś tam czyta. Mówi, panie Andrzeju, co pan tu robi? Jak to co? Jestem głosem RMF FM. Także tak poznałem pana Andrzeja. Słusznie, tak. Po latach odzyskałem go tutaj na Kopcu Kościuszki i poznałem go tu na Kopcu Kościuszki. Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. Radio, muzyka, fakty. Tak, Andrzej Wiernik był naszym pierwszym lektorem. Niestety nie żyje już. Miał niewiarygodnie taki czarujący i przyciągający i głos. On twierdził, że tylko dzięki ilości wypalanych papierosów i alkoholu, który wypijał, mieszkał na Placu Inwalidów. Kiedyś go odwiedziłam. No rzeczywiście, jego arsenał pustych butelek zrobił na mnie wrażenie. Codziennie 86 tysięcy sekund muzyki i informacji. RMF. Radio, które kochacie. Znaczy, z Andrzejem się świetnie pracowało. On był bardzo odpowiedzialny, jeśli nie pił, albo pił mało. Jeżeli zapił, no to trzeba było po niego jechać i go ściągać. Tak było z Andrzejem, ale naprawdę nie mogę powiedzieć, przez wiele, wiele lat był takim naszym kluczowym głosem, bardzo go szanowaliśmy. Był wymagający w stosunku do nas, ponieważ on był lektorem nie tylko w Radiu RMF, ale potem pod koniec już tylko dla nas pracował. Reklama. Aleks to już sieć sklepów spożywczych. Od 1 października nowe sklepy Aleks. Perspektywa tanich zakupów. Potem była taka historia, że on miał już dość. Bo praktycznie rzecz biorąc, on tu ze studia nie wychodził. No bo nikt inny nie nagrywa, a wtedy tych zleceń zaczynały być reklamy, nowe pomysły. I w pewnym momencie się zaczął buntować. Ja tego nie chcę, dajcie mi święty spokój, ile można i tak dalej. Były poszukiwania, kto by go mógł zastąpić. No niestety dyrekcja całej, Staszek i Miszczak i tak dalej, mówi, no nie, no musimy. No i wykorzystywali to, mając mi jakąś taką znajomość dość bliską. I często żeśmy jeździli do niego w nocy, wyciągając go z domu, żeby przyjechał, bo na rano trzeba było coś tam nagrać i on nie odzywał się, znikał. No, takie miał swoje pomysły. Pierwszy polsko-amerykański bank w Krakowie. Atrakcyjne kredyty. Ja bym powiedziała, że on był klasą samą w sobie. Andrzej był... mógł uczyć innych, jak czytać. Zresztą zdał egzamin lektorski, znaczy był lektorem takim certyfikowanym przez Polskie Radio, więc naprawdę bardzo dobrze czytał, świetnie interpretował. Tak, choć czasami ta współpraca była taka w zasadzie, jedziemy po Andrzeja. Biznes telefon 21 7200. 21 7200. To w ogóle to był mój pomysł, żeby zrobić taki konkurs na lektorów w RMF-ie i razem z Andrzejem ogłosiliśmy to na antenie, że poszukujemy lektorów do RMF-u i zgłosiło się, to przerosło kompletnie nasze oczekiwania, no po prostu niewiarygodna ilość młodych ludzi, która się w kolejce ustawiała do radia. No, powiem szczerze, to trwało godzinami i dniami, jakby się przesłuchiwali tych lektorów, każdy miał przeczytać kawałek. Byliśmy padnięci, pamiętam z Andrzeja, no, byliśmy kompletnie padnięci po przesłuchaniu już tych dziesiątków kandydatów na lektorów. Ale to prawda, pojawili się tacy aktorzy, którzy do tej pory funkcjonują, właśnie Ala Kamińska, Przemek Nikiel, Piotrek Beluch, też bardzo taki ciekawy głos. Jeszcze był Krzysiu Gadacz. Był jeszcze jeden chłopak z Tarnowa, który nie był aktorem, ale który po jakby tej przygodzie z RMF-em też potem właśnie dużo czytał i czyta reklamy. Abra, Kraków, ulica Wadowicka 12, telefon 66 06 97. 1992 roku Radio RMF robiło nabór na lektorów reklam.
Ja wtedy studiowałem w Krakowie socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponieważ wydawało mi się, że mam dobry głos, no to zgłosiłem się do Radia RMF. Radio RMF wtedy jeszcze było radiem lokalnym. Wystartowałem w tym naborze i po kilku dniach, pamiętam, do akademika zadzwonił ktoś do mnie z Radia RMF i powiedział, że no, zakwalifikowałem się do grupy ludzi, którzy będą czytali reklamy. Zresztą osobą, która de facto przyjmowała mnie jako lektora reklam, był pan Andrzej Wiernik, legendarny głos, pierwszy głos taki do promosów, do reklam Radia RMF, znany z anteny. Współpracowałem z nim, nagrywając te reklamy. Herzpunkt. Sprzedaż premiowana w sklepach Peweksu. Pamiętam Elę Gołąb, która pracowała wtedy i ona chyba była na tym castingu. Pamiętam oczywiście też Andrzeja Wiernika, już świętej pamięci, mojego kolegę, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ potem przez parę lat też wspólnie nagrywaliśmy reklamy. Dla mnie był mistrzem, bo ja się go pytałem, panie Andrzeju, co trzeba robić, nie? Jak to robić, żeby dobrze czytać? Bo już nie marzyłem o jego głosie, no bo wszyscy wiemy, jaki głos miał Andrzej Wiernik. A on mówi, czytać. Ja mówię, ale co czytać? On mówi, idziesz se ulicą i czytasz se szyldy. Zegarmistrz, otwarty między 10 a 14. Tylko mówi, na głos sobie to czytaj. I takie były moje początki. Ja pamiętam, chodziłem ulicą Floriańską, gdzie na tej ulicy pojawiały się te szyldy, pierwsze takie szyldy reklamowe. Ja naprawdę chodziłem tą ulicą i czytałem sobie te szyldy. Majorka, bajeczna wyspa, bajeczne wakacje. Sol Travel Club, Warszawa, 622-34-85, 622-34-65. Zresztą nie tylko ja czytałem, Ala Kamińska, Łukasz Żurek, Przemek Nikiel, Andrzej Wiernik. On tak w międzyczasie gdzieś tam boczkiem sobie chodził i mówił, panie Andrzeju, jak to trzeba przeczytać? Spokojnie, wejdziemy. Razem żeśmy czytali, bo czasami były takie reklamy na dwójkę, na trójkę lektorów. Razem się czytało. Ale w ogóle nie czułem jakiegoś, że Andrzej sprawił jakiś dystans pomiędzy nami. Andrzej był naprawdę takim człowiekiem bardzo otwartym i bardzo przyjaznym. I oczywiście o nieprawdopodobnym głosie. Dystrybutor wyrobów firmy Perio. Przedsiębiorstwo Hewa. Kraków, ulica Sikorki 1. Telefon 43 79 46. Kiedy przyszłam do radia, to o reklamie niewiele wiedziałam, o sposobie czytania reklamy. Zapewne wiele osób wspomina i słusznie pana Andrzeja Wiernika, cudownego polskiego lektora, niestety już nieżyjącego, który dostał zadanie od radia nauczenia nas czytania reklam. Dość siermiężnie to wyglądało, bo pamiętam doskonale to pomieszczenie, w którym po prostu odbywało się to wspólnie. Nie było tak jak w tej chwili osobno studia dla lektora, osobno reżyserki. To było jedno pomieszczenie, w sąsiednim pomieszczeniu były urządzenia, żeby nie zakłócały dźwięku. No i pan Andrzej nas mocno dręczył i słusznie. Kazał nam bardzo dużo ćwiczyć w domu, na gazetach, na ogłoszeniach gazetowych najczęściej, po czym przychodziliśmy, nagrywaliśmy próbnie, poprawiał nas, męczył, dręczył i dopiero po wielu próbach był zadowolony z efektu. Bez chłodnicy nie pojedziesz. Mar Art. Naprawa i sprzedaż chłodnic do wszystkich typów samochodów europejskich i japońskich. 150 rodzajów chłodnic do kupienia na miejscu. Pozostałe na zamówienie realizowane w ciągu 7 dni. Dla mnie to ogromna szkoła w ogóle, tak zwanej lektorki radiowej. Cały ten dział lektorów był tworzony ze studentów kończących szkołę teatralną, z młodych aktorów. A opiekował się nami, no, moim zdaniem, legendarny lektor, pan Andrzej Wiernik. I uczył nas szkoły lektorstwa, pracy głosem, której nie uczy nikt w szkole teatralnej. Tego się można nauczyć tylko w praktyce. I przez pierwsze dobre 2 lata to była naprawdę ciężka szkoła. On stał, nawet jeżeli nie nagrywał, to przysłuchiwał się temu, co my robimy i korygował i uczył nas naprawdę bardzo dużo. Z tej szkoły wyszło wielu lektorów, którzy w tej chwili są gwiazdami lektorstwa polskiego, czytają filmy,
dubbingują filmy, czytają reklamy. Większość tej produkcji odbywa się w Warszawie, ale są to naprawdę tak zwane duże, znane głosy. Ciepło, cieplej, gorąco. Kiedy gwałtownie rośnie temperatura, to może być... MarArt. Naprawa i regeneracja chłodnic samochodowych. MarArt. Chłodnice i grzejniki do samochodów produkcji zachodniej firm Ber i Valeo. MarArt, Kraków, ulica Kędzierzyńska 8. MarArt. On potrafił bardzo cierpliwie osoby trenować w podejściu do mikrofonu, ale też potrafił powiedzieć, że ty się już może raczej tym nie zajmuj, bo nie masz predyspozycji. Jedni aktorzy mają, drudzy nie. I on to potrafił też w sposób taki przyjemny powiedzieć, no trudno, no nie wszyscy się do tego nadają. Także był to naprawdę, mimo że nie miał żadnego przygotowania pedagogicznego, na pewno był to, można powiedzieć, profesor lektorki radiowej. Czterodniowy Dzień Dziecka. Fundacja Dziecięce Listy do Świata, Dziennik Polski, UNICEF i RMF FM zapraszają. To będzie power! Mnie się zdarzyło to szczęście, że jeszcze pracowałam z wielkim lektorem, z panem Wiernikiem, i kiedy stanęłam po raz pierwszy przy mikrofonie, stanął obok mnie właśnie on, Wiernik. Popatrzył na mnie i powiedział: będą z ciebie ludzie. Szkoda, że go już nie ma. Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Poznałem pana Andrzeja Wiernika w 92 roku, bo wtedy nastałem, że tak powiem, na kopcu, który opowiadał nam, jak to wszystko robić, kiedy oddychać, kiedy nie oddychać, żeby zaczynać czytanie z otwartymi ustami na przykład, żeby nie było tego i dopiero jedziemy. Takie rzeczy. No, pomijając to, jak on to wszystko mówił, że nam wszystkim spadały spodnie i włosy nam wypadały z zachwytu i wszystko, bo to był głos. Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20.50 zaprasza Piotr Metz. Spec. Od wielkich hec. Mezzo Forte. Andrzej nie brzmiał tak strasznie jakoś nisko, basowo, prawda? On nie miał basu operowego, że mówił z kolana gdzieś. On mówił tak, no gdzieś z jamy brzusznej, czyli tak jak właśnie niskie głosy mówią. Ale w nim coś wibrowało, w tym głosie. Coś się tam pojawiały, jakieś takie momentami metaliczne elementy, momentami ciepłe. Przecież on potrafił tak genialnie czytać romantyczne teksty jakieś, kiedy trzeba było właśnie coś ocieplić bardzo. Spektrum jego możliwości i spektrum jego umiejętności było nieprawdopodobne. A do tego natura, tam nasz prezes na górze, powiedział: tak, temu człowiekowi proszę jeszcze dodać tego talentu. Na Tatr Gang. O waszyngtońskich kulisach. Jacek Kalabiński, Gazeta Wyborcza, Tadeusz Zachórski, Wolna Europa i Tomasz Wróblewski, RMF FM. Sprzęt tak zwany, najogólniej mówiąc, nie wszystkie głosy lubi. I Andrzej był właśnie dla mnie, był takim właśnie głosem. On w pełni dopiero, jego brzmienie ujawniało się po elektronice. Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19.35. Bo jak on powiedział rosyjska ruletka, a ja tam dopowiedziałem, no to gramy, no to moje gramy jest po prostu jak... No ja nie wiem, czy gramy, no coś tam, w każdym razie uczestniczyłem w tym dżinglu tej rosyjskiej ruletki, gdzie on, no to przecież do dzisiaj jest legendarny dżingiel, bo gdzieś tam nawet na stronach chyba funkcjonuje, gdzie pada to ta rosyjska ruletka Andrzeja. No to nic więcej nie trzeba. RMF FFM Astra 1A, transponder 15, podnośne 7,74 i 7,92 MHz.
Albo na przykład, kiedy opowiadał techniczne rzeczy, kiedy się pojawiły nasze RMF-owskie transmisje satelitarne i on mówił Astra 1A, podnośne 774. To te podnośne ja widziałem, chociaż nie wiem, no co chodzi, bo to Tomek Berezowski by wiedział. Ale ja, no po prostu to się zapamiętywało, to się wszystko, a o to chodzi w przekazie takim i reklamowym, i promocyjnym, i dżinglowym, żeby zapamiętać. A w wydaniu Andrzeja i w wydaniu dobrych lektorów, Andrzej uważam był, jeżeli nie najlepszym w tym kraju, to jednym z najlepszych lektorów, robił to genialnie, robił to genialnie. RMF FM. Muzyka non-stop. A jakim był nauczycielem? Bardzo cierpliwym, no był wymagający. Ale czasami leciały jakieś? Leciały, oj tak, no oczywiście, że leciały, no to jest taki przecinek czasem. Tak, także iskierki różne były, ale znowu w wydaniu Andrzeja Wiernika, była słowem pięknym. Płyta wieczoru. Mam takie zdjęcie, które chyba nawet było albo jest na tym rocznicowym portalu RMF-u, gdzie przed starym wejściem do starego studia na Kopcu Nagraniowego ściskam się z Andrzejem tak po koleżeńsku, w takim objęciu koleżeńsko-przyjacielskim. I właśnie takiego go pamiętam, takiego trochę stojącego przy mikrofonie i z tą nieodłączną kartką, ale właśnie taki cudowny, ciepły, w tym swetrze naciągniętym, z tą zwichrzoną brodą. No ale przede wszystkim no, ogląd gdzieś tam na drugim miejscu. Jak Andrzej przychodził, to trzeba było zamknąć oczy i słuchać. No. I to był Andrzej Wiernik, ten nieprawdopodobny, no, wchodzący do głowy, do umysłu, do serca głos, który on potrafił wszystko, do wszystkiego się przekonać. Nie wiem, no, jakiś strasznie nawet obrazoburczy tekst, gdyby on przeczytał, to by człowiek uwierzył, że to jest te straszne rzeczy, które tam są napisane, to prawda. Ale to są jednostka na miliony, taka się zdarza. Reuter. AFP, TAS, AP, PAP, RMF. Tu RMF, oto szczegóły informacji. Radio, muzyka, fakty, RMF, FM. Andrzej Wiernik był jednym z najlepszych lektorów w Polsce. Człowiek, który w sposób absolutny panował nad swoim głosem. Człowiek obdarzony niezwykłym darem znajomości języka polskiego, bo nie dość, że panował nad swoim głosem, to jeszcze piekielnie pięknie się po polsku wyrażał. Człowiek, który absolutnie całe życie chyba się dokształcał, dlatego że będąc lektorem na ten czas, ten facet zawsze był przygotowany i wiedział, jakie nazwisko się czyta. Potem miał trudny okres w życiu i ten okres na nim i na jego twarzy odmalował to, co odmalował, i kiedy pojawił się w Radiu RMF na początku lat 90., to nikt by nie przypuszczał, a ja już na pewno, że to ten Wiernik, którego kiedyś słuchałem, znałem i być może kojarzyłem. Niemniej jednak, kiedy wchodził do studia i czytał to, co miał do przeczytania, to wydawało się, że membrany z tych głośników wylecą, a to wszystko było podane tak, że myślę, że długo RMF takiego głosu nie będzie mieć. Człowiek absolutnie potrafiący zrobić w studiu radiowym wszystko. Wszystko. Tu Radio RMF. RMF. Najszybsza informacja, najlepsza muzyka. Muszę wspomnieć o Andrzeju Wierniku, który był naszym podstawowym głosem przez wiele, wiele lat początków istnienia radia. On się przyczynił do, między innymi do sukcesu.
Wspaniały głos. Nie ma w tej chwili już takich lektorów. Pamiętam czasy, kiedy on przychodził do studia, brał teksty, zapalał nieodzownego papierosa i chodził po korytarzu, wielokrotnie czytając teksty, aż nauczył się ich niemalże na pamięć, ponieważ nie był aktorem, więc nie uczył się ich na pamięć, tylko uczył się ich czytać bądź interpretować. I potem wchodził do studia przygotowany, nagrywał bardzo szybko, materiał zawsze był idealnie nagrany. Bardzo miło się z nim współpracowało. Tu Radio RMF. Andrzej Wiernik, najbardziej chyba zapadł, to był, nie wiem jak to nazwać, lektor, typowy lektor, to taki stara szkoła, ale sprawdził się w tej firmie. Mimo że firma była całkowicie nowoczesna i po nowemu robiona, to ten człowiek jednak był na swoim miejscu. No, długo chyba radio i wszystkie, większość dżingli to właśnie była z jego głosem, większość, i on się kojarzył z tym radiem. Radio RMF. RMF. Najszybsza informacja, najlepsza muzyka. Bardzo podobny głos miał i też w telewizji, i w radiu był wykorzystany. To był Kuba Kosiniak. Podobnym głosie do niego. Takim głosem stacji był. No, ja byłem wtedy głosem Radia Kraków, on RMF-u, ale no, był znakomitym, znakomitym lektorem. Znakomitym. Andrzej był jak swego rodzaju taka dziennikarska, nie chciałbym powiedzieć maszyna, ale czytał równo, spokojnie, logicznie, jak po dziennikarsku prawdziwie. Na pewno się do niego sporo nauczyłem. Jeden z jego absolutnych uroków polegał na tym, że on był niepodrabialny. Jego nie można było, ale coś takiego nawet nie można go było sparafrazować, prawda, czy naśladować, czy bawić się, prawda, w jakieś ten, no po prostu, tak jak Szwejka nikt nie podrobi, może to złe porównanie, na pewno sobie Jarosława Haszka nikt tekstu nic nie podrobi, a to tak nic nie można było podrobić Andrzeja, prawda, jego interpretacji tekstu. Tych najwspanialszych głosów i dykcję miał przede wszystkim niesamowitą. Jak to potem fama krążyła, że jego dykcja polegała na tym, że on potrafi się tak cudownie rozluźnić, bo on głos miał, który wychodzi jakby ze studni, strasznie głęboki, niski miał taki, no nie do podrobienia. I za tym syntezatorem ani niczym. I on miał przy tym wszystkim nieprawdopodobną dykcję, bo musiał mieć, bo jakby zaczął tak sobie tego gadać, to człowiek usłyszałby tylko dudnienie ze studni. I to nagle wymuszało jakby na jego słuchu, na tym, żeby jednak z pełną dykcją mówić. To był u niego fenomenalny właśnie. On miał bardzo charakterystyczną fizję swoją, był człowiekiem, którego na ulicy się od razu rozpoznawał, bardzo charakterystycznie się poruszał, miał tą swoją fryzurę, bardzo szybko mu broda przysiwiała, tutaj dość długo barwę mu się nie zmieniała, był starszy ode mnie o 11 lat, także to była taka różnica, która potem z biegiem lat się zacierała. Był troszkę zamknięty w sobie, to trzeba powiedzieć, nie był taki wylewny, właściwie nie uczestniczył tutaj w balangach, niechętnie przychodził na jakieś imprezy, które były związane z radiem jako takim, bardzo rzadko. Czy był na pięcioleciu? Czy na pięcioleciu był na 100%, bo ja to pamiętam wtedy w Wielicy. Powiedzieliśmy, że to jest taka pierwsza, ważna, okrągła rocznica, no warto byłoby, żeby jego zobaczyli, prawda? Tak myśmy go przekonali wtedy, że warto byłoby, żeby ludzie go zobaczyli, że Andrzej Wiernik to jest właśnie ten Andrzej. On chyba nie był na całej imprezie. Spotkałem się z nim w szpitalu, prawda? Leżał w szpitalu, chorował. Przygotował się do jakiegoś zabiegu, potem się dowiedziałem, co mu się stało, i on miał raka języka. Raka języka, tak, tak. Słyszałem, wiem, że raka języka miał amputowany język albo fragmenty. I właśnie ta część ciała, prawda, w zestawieniu z jego profesją, z jego sztuką, z jego geniuszem, nie boję się nazwać tego słowa, no, robiła na mnie największe wrażenie.
pogrzeb był, no był RMF-owski pogrzeb, bo same twarze koleżanek, kolegów, konsolata, a jeszcze właśnie sobie uświadomiłem, że już na żywo, że tylko to, co zostało na datach, na komputerowych plikach gdzieś tam, że już tyle, że już tego głosu nie będzie, już nikomu nic nowego nie powie, a szkoda. Byłam bardzo zdruzgotana jego śmiercią. Byłam na pogrzebie, było masa ludzi. Został pochowany na Prandoty, na tym nowszym cmentarzu. No ale mówię, że w mojej pamięci łaskawej zostanie zawsze i szkoda, że właściwie w wieku 50 paru lat z tego łez padał, bo było sporo przed nim. W każdym razie, Andrzeju, no pewnie się zobaczymy jeszcze i posłuchamy się nawzajem. Do tej pory go mam w sercu jako człowieka bardzo dobrego, wspaniałego, a jego głos to dźwięczy mi do tej pory. Był to dobry, dobry człowiek.